9 grudnia 1922 roku Gabriel Narutowicz został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na pierwszego w historii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jego kadencja trwała zaledwie kilka dni. Narutowicz, mający za sobą karierę naukową w Szwajcarii, przystąpił do wyborów z ramienia lewicowego Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie. W ciągu kilku tur pokonał wszystkich kontrkandydatów, włącznie z reprezentującym prawicę Maurycem Zamoyskim. Zwycięstwo Narutowicza wywołało protesty prawicowego środowiska, które postrzegało go jako ateistę i masona. Sympatii nie wzbudzały również jego powiązania z Józefem Piłsudskim. Kilka dni po wyborach, 16 grudnia, Narutowicz odwiedził galerię Stołecznego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Po otwarciu wystawy został zastrzelony przez malarza Eligiusza Niewiadomskiego, związanego ideowo z ruchami narodowymi. Początkowo jego celem miał być Piłsudski, ale jako że nie startował w wyborach, ofiarą zamachowca padł Narutowicz. Za popełnioną zbrodnię Niewiadomski został skazany na karę śmierci.